pojechałem sobie na świt słońca, wschód słońca, na świt. Bateria mi się wyładowała w kamerze. To jest klasyka Krzysztofa, ale nagrałem, co musiałem nagrać. Ale jest tak pięknie tutaj, po prostu... Przypomnijcie mi po prostu, że jak będę w jakimś ładnym miejscu, to mam wstawać o świcie, bo to... Skończyłem już nagrywać ten główny film, więc dzisiaj sobie pochilluję się po mieście z Weroniką. Pójdziemy sobie na targ. Wow, patrzcie jaki budynek w ogóle wyrastający ze skały. Jesteśmy w ciekawym miejscu bardzo, to jest muzułmański targ. Ja nie będę o nim za dużo mówić, bo tu Weronika sobie robi film na własny kanał, więc tam zobaczycie więcej info na ten temat. Ale bardzo to tak wygląda, no niezwykle. Jest takie pomieszanie w ogóle wszystkiego, pomieszanie Chin, Rosji i islamu. Patrzcie, nawet na takim targu mają WeChat Pay. Można zapłacić telefonem. Strasznie ciekawe to wszystko jest, przygotowują tutaj jakieś nietypowe rodzaje jedzenia, lokalne rzeczy, ciężko, nie mam pojęcia skąd. Patrzcie tutaj, takie placki pani robi. Zamówiliśmy jedną z rzeczy specjalności, bułki z beczki. Bułki z beczki, masz tutaj Krzysiu jedną. To jest jakiś ser, mięso, to wygląda, smakuje trochę jak pieróg szwedzki. Jak mieszkałem w Krakowie, był taki pieróg szwedzki, takie restauracje. Jakie mięko. Jest z cebulą? Tak. Jak cebularze w Lublinie. Czy jakie ciastka w ogóle, jak na takim wiejskim festynie, placki wiejskie. Znaczy to są takie w sumie i to... No takie w Polsce znaleźlibyśmy takie. Te w sumie fajnie wyglądają. Takie dwa kwadraciki takie możemy wziąć. Dobra. Placek z cebulą, bułka z beczki, swojsko. Fajny był ten targ. Teraz jedziemy gdzieś indziej. Przechodzimy tutaj koło szkoły. Zabawne jest to, że tutaj mundurki szkolne to są takie dresy kolorowe. Więc można poznać młodzież w strojach sportowych. Tutaj jest sklep Nike. A nie, coś jest nie tak. Cześć Krzysztof! Uwolnij mnie! Jak jest po chińsku pan kurczak? Nie wiem, ale pewnie będzie ten. Bo kurczak to jest ogólnie ji i można dodać po prostu siensheng, czyli pan, wiesz, jakby ji siensheng, więc jakby pan kurczak. Po japońsku to risama. To miejsce, gdzie jesteśmy, nazywa się Cibao czy Cibao. To jest takie, nie wiem, to jest miasteczko pod Szanghajem, dość turystyczne, gdzie jest taki targ i tak dalej. Poszukamy tutaj jakichś ciekawych przysmaków. Chiński ryjek, ogonek, ucho, taki pęk usmażonych gołębi. Dużo ciekawych rzeczy, takich połowa nie wiadomo co to w ogóle jest. Mamy trochę problem, że najedliśmy się na tym poprzednim targu i tak mało rzeczy dla mnie wygląda naprawdę apetycznie w tym momencie. Wiesz, tu jak się schłodnie, to chyba nie. Coś na końcu masz. Co to są za rzeczy? Właśnie nie wiem, to jest dobre pytanie. Bo ja tu nie widzę żadnych życzeń, nie? To są jakieś chińskie sentencje, których nie rozumiem, bo nie nauczyłam się Chinese jeszcze. Jak masz te chińskie ciastka takie, wiesz, otwierasz i tam są wróżby. Ciasteczka z wróżbą. I wiesz, no? Ja zawsze otwieram te wróżby i tam są jakieś takie kurde znaki po prostu, których ja i tak nie rozumiem, bo... Na przykład napisane good health, be well soon. Czyli takie, że ktoś komuś życzy zdrowia, nie? To może się kupuje taką wstążkę i można sobie zawiesić. Ta okolica w ogóle trochę śmierdzi tym stinky tofu. To jest taki specjalność na Tajwanie, której trochę nie mogłem przeżyć na Tajwanie w zeszłym roku. Dobre w smaku, ale strasznie śmierdzi i jak restauracja to podaje, to czujesz taki charakterystyczny smród. No i tutaj część restauracji podaje, więc jest dużo smrodu w powietrzu. Może jednak znajdziemy jakiś murek, żeby usiąść, bo to dziwnie wygląda. W sumie trochę wygląda dziwnie. Nie, dobra, znajdźmy jakieś inne miejsce. Dobra, czekaj, położę do swojego szafka. Kupiliśmy smakołyki, świński ryjek oraz przepiórkę. O matko! Jezu, jak to w ogóle okropnie to wygląda. No szkoda, żeby się zmarnowało. Nie? Jak to smakuje? No taki... No nie jest... taka guma, nie? No nie jest to za dobre, no nie oszukujmy się. Powiedzmy, musimy to powiedzieć prosto. Takie, no jak my to kupowaliśmy, to wiedzieliśmy, jak to będzie smakować już. Na deser... Na deser mamy taką oto przepiórkę nabitą na patyk. Nie chcę się bawić jedzeniem, ale też się prosi o jakiś teatrzyk. To jest smaczne. Nie no, spoko. Nie, to jest smaczne. No. Jakby kurczaki nie były hodowane, tylko były dzikie kurczaki, to by pewnie tak smakowało. To jest taki nieutuczony, nie? No. Także przepiórka dostaje... U mnie 4 gączaki na 5, świński ryj 1 gączak na 5. Ale to zauważyłem a propos chińskiego żarcia, że Chińczycy uwielbiają obgryzać. Tak. Jakieś kostki, tak. Takie rzeczy. No. Dużo częściej niż taki kawałek takiego czystego mięsa, jak u nas, taki wiesz, że bierzesz taki gryz, to się widzi taki właśnie, że musisz tak się narobić, nie? No. Takie mięso do obgryzania. Chińczycy bardzo lubią w hotpocie mieć kręgi z kręgosłupa. Wiesz, masz sobie taki kręg w tam zupie, wyciągasz go i obgryzasz. I oczywiście tam jest większa część tego kręgu, to jest oczywiście kość, a oni tylko obgryzają to mięso, które jest tam na zewnątrz i tyle. Jeśli jeszcze jakimś cudem w tym odcinku nie czujecie świątecznej atmosfery, mamy dla was Mikołaja. Merry Christmas. Jeszcze nie może zabraknąć tego, cokolwiek to jest. Udało mi się znaleźć święty gral produktów na targu z podróbkami. To mnie tak zajebiście śmieszy. Co to jest? I dlaczego to jest w pudełku z napisem Avengers? Okay. Żeby nie było, że vlog to tylko wygłupy i śmiechy i że można się jeszcze coś z niego nauczyć. To ta maskotka nazywa się Uba. I to jest oczywiście podróba. To jest Ludek z takiego chińskiego filmu. Wiem, bo Kasia kiedyś kupiła gadżet z nim w Korei. Też podróbkę. No dobrze, nastał czas pożegnań. To jest koniec naszej wspólnej serii z Weroniką, zwiedzania Szanghaju. Jak chcecie więcej informacji o Chinach, to na kanał Weroniki. Tutaj. Ja tu ciągle będę, nie wyjeżdżam nigdzie. Tak, więc ciąg dalszy zwiedzania Szanghaju zobaczycie tam. czy mieszkania w Szanghaju. No. Także dziękujemy bardzo. Nie ma sprawy. Dziękuję, że byliście z nami. No dobrze. A ja wracam do hotelu. Odpocznę. Koniec tego. Trzeba jutro wracać do Japonii i montować film.